Witam wszystkich w tym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie budyń. Potrzebny będzie budyń, mleko, szklanka, garnek, łyżka, miseczki oraz kawałki czekolady, jeżeli ktoś robi budyń czekoladowy. Więc najpierw otwieramy mleko. Wlewamy tutaj najpierw jedną pełną szklankę. I jedną szklankę wlewamy do garnka. Nalewamy teraz pół szklanki. I też wlewamy do garnka. Nalewamy znowu pół szklanki. I zostawiamy w szklance. Mleko zamykamy. Mleko w garnku, które tutaj jest, musimy podgrzać, więc trzeba je wstawić na piec. A z tą szklanką robimy tak. Otwieramy sobie budyń. Wsypujemy. I musimy dokładnie go rozmieszać. Prawie jest właśnie rozmieszany. Okay. Budyń właśnie jest rozmieszany. Teraz musimy poczekać, aż mleko się podgrzeje i będzie wrzało. Gdy mleko zacznie wrzeć, czyli podnosić się, możemy właśnie tak jak teraz wlać budyń, które właśnie przed chwilą przygotowaliśmy. Teraz ustawiamy sobie mniejszy płomień i mieszamy przez 30 sekund około. On tutaj właśnie coraz gęstnieje. To właśnie czuć. Jak będzie już bardzo gęsty, to wtedy przestajemy go mieszać i wrzeć. Teraz właśnie możemy przestać w ogóle grzać, a za chwilę możemy grzać już. Już możemy przestać, bo budyń jest teraz gotowy. Tak przygotowany budyń wlewamy do miseczek. Trzeba tylko pamiętać, że garnek jest gorący, więc trzeba go najlepiej wziąć przez jakąś chusteczkę lub przymaćkę. I właśnie w taki sposób wlewamy budyń do miseczek. Do czekoladowego budyniu można dodać kawałki czekolady, aby lepiej smakował oraz wyglądał. Tak samo można do truskawkowego dodać truskawki. Taki budyń należy schłodzić, czyli po prostu zostawić przez około 10 minut w chłodnym miejscu, a po 10 minutach można go spożyć.